tym odcinku wrócimy sobie do tematu sprzed 2 miesięcy. Temat chorób w totalnej porażce. Dla nowych osób niewiedzących poprzedniej części zalecam zapoznać się z poprzednią częścią, by zapoznać się z tym, o czym będę tutaj mówił. Cóż, bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tematu. Na początku zacznijmy sobie od tego, kim jest Stacy. Jest to uczestniczka z totalnej porażki Zemsty Wyspy, czyli dokładnie 4. sezonu totalnej porażki. Jest ona postacią z drugiej obsady. Generalnie za długo nie pobyła na wyspie Wałanakła, bo dosłownie w odcinku, gdzie się pojawiła, po raz pierwszy odpadła. Od niej mogliśmy się dowiedzieć, że ciągle nawija o swojej rodzinie. Że to na przykład jej stryjeczny dziadek wymyślił koło ratunkowe, a to jej cioteczna babcia wymyśliła olejek do opalania, a to ktoś jeszcze z rodziny wynalazł katapultę. No generalnie można by było powiedzieć, że kłamie jak z nut. Ale co jeśli wam powiem, że tak naprawdę ona może kłamać nieświadomie? Otóż jest pewna teoria, przez którą można powiedzieć, że Stacy cierpi na mitomanię. Czym jest dokładnie mitomania? Mitomania jest zaburzeniem osobowości, które przejawia się skłonnością do patologicznego kłamstwa i fantazjowania na swój temat. Wiąże się z tworzeniem nieprawdziwych historii na temat swojego życia, stanu zdrowia, osiągnięć. W skrajnych przypadkach wręcz wyolbrzymianie swoich nierealnych zasług czy zalet. Dzięki czemu mitoman urasta w mniemaniu własnym i otoczenia w roli bohatera, lub w drugą stronę sytuuje się w roli ofiary. W 1891 roku jako pierwsze zjawisko mitomanii zbadał i opisał niemiecki psychiatra Anton Delburg. Od jego nazwiska nazwałem mitomanię zespołem Delburga. Mitomania a kłamstwo różnice. W przeciwieństwie do kłamstwa, które ma charakter celowy, mitomania nie ma żadnego konkretnego celu. Mitoman tworzy własną wizję siebie i swojego życia, jest bardzo w tym przekonujący, ale nie jest świadomy tego, że mówi nieprawdę. Osoba z takim zaburzeniem nie rozróżnia prawdy od kłamstwa w swojej wypowiedzi, dlatego że utożsamia się z tym, co mówi i wierzy w to. Celowe kłamstwo ma charakter intencyjny i służy do osiągnięcia jakiejś korzyści. W mitomanii jest odwrotnie. Skłonność do mitomanii ma charakter permanentny, może trwać wiele lat, zanim otoczenie zorientuje się o problemie danej osoby. Powiedzcie mi, czy to troszkę niepodobne do Stacy? No wydaje mi się, że jest tutaj dosyć spore podobieństwo. I to nawet mocne, bym rzekł. I śmiem twierdzić, że ona faktycznie jest mitomanką, a wy? Co o tym sądzicie? Dajcie znać w sekcji komentarzy, gdyż jestem ciekaw waszej opinii. Następną osobą będzie Dave z trzeciej obsady z sezonu Totalna Porażka na wyspie Pakitev. O nim będzie krótko, bo wszyscy wiemy, o co z nim chodzi. Jest to chłopak, który podkochuje się w Sky. Jest to miłość jednostronna, gdyż ona nic do niego nie czuje, natomiast on do niej tak. I tak wiem, że był moment, gdzie ona coś do niego czuła, ale to było dosłownie przez chwilę. I tam może w finałowym odcinku, ale wiadomo, Chris zły, niedobry, wszystko zepsuł. Generalnie choruje on na mizofobię. Co to jest mizofobia? Mizofobia objawy. Osoba zmagająca się z mizofobią za wszelką cenę unika kontaktu z brudnymi obiektami, przedmiotami, ludźmi, zwierzętami. Przesadnie dba o higienę własnego ciała i otoczenia, na przykład biorąc kilkukrotnie w ciągu dnia prysznic, piorąc ubrania po kilku godzinach noszenia, kompulsywnie myjąc ręce, sprzątając codziennie mieszkanie. Mizofobik jest przekonany o tym, że brud i zarazki doprowadzą do choroby lub i śmierci. Dlatego stara się utrzymywać sterylne wręcz warunki w miejscu, w którym przebywa. Za wszelką cenę unika dotykania przedmiotów, które w jego uznaniu, a niekoniecznie w rzeczywistości, są brudne i znajdują się na nich zarazki. Nie chce także przebywać w miejsce, które uznaje za brudne. Tak więc to jest Dave w pełnej okazałości. Myślę, że tutaj nikt nie powinien się kompletnie zdziwić tym, co przedstawiłem, dlatego że no wystarczy obejrzeć wyspę Pakitev, żeby dowiedzieć się, że to, co tutaj opisuję, jest faktycznie prawdą. Tak więc o Dave'ie krótko, ponieważ nie jest to zbytnio interesująca postać. Idziemy dalej. No kto by pomyślał, że on pojawi się w tej serii?
Owen jest finalistą, który reprezentuje pierwszą obsadę, czytaj obsadę od pierwszego do trzeciego sezonu. Lubi jeść, bardzo dużo jeść, a gdy nie wie co robić, to standardowo je, je, je i jeszcze raz je. I przez to, że jedzenie jest takie fajne, pyszne oraz wiadomo musimy jeść, by przeżyć następne dni, miesiące jak i lata, to jednak zbyt częste jedzenie powoduje niestety skutki uboczne. Choroba, na którą nasz tłusty misio pysio choruje, nazywa się otyłość. Cóż za oryginalność. Otyłość jest chorobą przewlekłą, przebiegającą z nadmiernym gromadzeniem tkanki tłuszczowej, które wpływa na niekorzystne na funkcjonowanie psychiczne, jak i fizyczne. U dorosłych otyłość rozpoznaje się przy indeksie masy ciała BMI, wynoszącym lub przekraczającym 30 kg wskaźnik BMI. W zależności od wartości BMI może zostać zaklasyfikowana jako otyłość. Tak więc tak, stopnia pierwszego przy BMI od 30 do 34,9 kg, od stopnia drugiego przy BMI od 35 do 39,9 kg, i od stopnia trzeciego, tak zwana olbrzymia przy BMI 40 kg. Przy BMI 25 od 29 kg. Rozpoznaje się nadwaga, czyli stan, w którym powinno się zadbać o swoje nawyki żywieniowe i aktywność fizyczną. Bagatelizowany może przerodzić się w otyłość, poza tym niesie ze sobą niekorzystne konsekwencje zdrowotne. I powiedzcie mi, to co tutaj teraz przedstawiam, to chyba pasuje do naszego puszystego przyjaciela, prawda? Otyłość to choroba, w której większość przypadków można zapobiec, ograniczając spożycie kilokalorii, poprawiając jakość swojej diety, zwiększając w diecie ilości warzyw i owoców oraz również nasion roślin stączkowych oraz pełnoziarnistych produktów zbożowych, orzechów i nasion, wprowadzając i utrzymując regularną aktywność fizyczną, pożądane 150 minut w ciągu tygodnia dla osób dorosłych. Tak więc to jest między innymi przedstawienie, na co może nasz misio, pysio, puszysty Owen chorować. Tak więc idziemy do następnej i zarazem ostatniej osoby na dziś. A ostatnią osobą na dziś będzie Izzy. Izzy jest kolejną postacią reprezentującą pierwszą obsadę. Jest to dziewczyna, która jest w parze z Owenem. To się dobrali. Generalnie niby taka ciekawa postać, ale tak jak pozostali również choruje i w mojej opinii i myślę, że nie tylko w mojej, choruje ona na ADHD. Czym jest ADHD? Jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej. ADHD ujawnia się dość wcześnie, zazwyczaj od 5 roku życia. Dziecko nie jest wytrwałe w swoich działaniach. Szybko się nudzi nowym zajęciem czy zabawką. Zaczyna wykonywanie kilku czynności naraz i żaden z nich nie kończy. ADHD występuje u 4,8% od 4 do 8% dzieci w wieku wczesnoszkolnym, czyli 6 albo 9 lat. Częściej u chłopców niż u dziewczynek. Częstość tego schorzenia maleje z wiekiem. W kolejnych 5-letnich grupach wiekowych jest niższa o 50%. Niektóre cechy zespołu utrzymują się jednak nawet w wieku dorosłym, 60%. Do pewnego czasu istniało przekonanie, że ADHD częściej występuje u chłopców, jednak obecnie coraz więcej informacji wskazuje na to, że dziewczynki również często cierpią na zespół nadpobudliwości psychoruchowej. W przeciwieństwie do chłopców, u których dominującą rolę odgrywają objawy nadpobudliwości, u dziewcząt częściej przeważają zaburzenia koncentracji, przez co mogą zostać w ogóle niezdiagnozowane lub zdiagnozowane błędnie. I wiecie, wiem, że tutaj jest opisane odnośnie dziecka, ale jest kluczowe słowo, które w mojej opinii pasuje tutaj idealnie do postaci Izzy. Nadpobudliwość lub objawy nadpobudliwości. W mojej opinii Izzy, pomimo tego, że jest spoko postacią, to niejednokrotnie pokazała, że ma jednak objawy tego ADHD. Nawet Heather to podłapała, prowokując Owena w 21 odcinku. Co prawda nie użyła tego słowa, ale coś tam mówiła odnośnie tego, że powinni ją zamknąć w psychiatryku i że jest niebezpieczna dla otoczenia. Gdzieś tam nawet chyba kiedyś Leszana się na temat Izzy wypowiadała, ale tego tutaj nie jestem w stanie wam potwierdzić w 100%, ale wiem, że chyba większość osób się o niej negatywnie wypowiadała, mówiąc, że jest nieźle szurnięta. Cóż, wydaje mi się, że to ewidentnie podsumowało Izzy. Mimo, że to jest moja ulubiona postać, to niestety jak każdy ma swoje wady i zalety. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać
koniecznie w sekcji komentarzy. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał i co? Do następnego razu. Do kolejnych materiałów z chorób, totalnej porażki i nie tylko. Trzymajcie się i cześć.